Cześć, z tej strony Grzegorz Myszur i dziś na prośbę jednej z naszych gitarzystek, którą serdecznie pozdrawiam, utwór Być dla kogoś Kuby Jurzyka. Jak widzisz, jest tu kapodaster na pierwszym progu i dzięki temu melodia będzie taka sama jak w oryginalnej tonacji tej piosenki, ale chwyty będą łatwiejsze. Gdybyśmy to zagrali bez kapodastera, tymi oryginalnymi chwytami, no to byłyby same akordy barowe, a myślę, że tego nie chcesz, raczej łatwiejsze chwyty. Także kapodaster pierwszy próg, nie musisz, możesz grać bez, to już od Ciebie zależy. Trochę inna melodia będzie pół tonu wyższa lub niższa, także lecimy już, zagram, zaśpiewam, posłuchaj i zaraz się tego nauczę. Słuchaj, mała, dziś się czyim światem stałaś i na czyjejś drodze jesteś nowym Bogiem. I na pewno czyjąś rozproszyłaś ciemność, a to nie takie łatwe być dla kogoś światłem. Jednym i jedynym gdzieś pośrodku zimy. Teraz musisz, mała, unieść jeszcze więcej. Czyjeś strzępy świata musisz wziąć na ręce. Stałaś się dla kogoś szaro-złotą drogą, a to nie takie łatwe być dla kogoś światłem. Jednym i jedynym w samym środku zimy. Byśmy mogli zagrać drugą zwrotkę i na końcu pokażę Ci, jak ją zagrać biciem, bo też można trochę mocniej zrobić ten utwór, nie tylko takim szarpaniem, ale na początku skupmy się na tym, jak zagrać tą przygrywkę, zwrotkę, no i refren. Zaczynamy od tego, jaki to jest w ogóle rytm. Rytm sobie podzielimy sobie to tak jakby na dwie części. Przygrywka, trochę inaczej nauczę Cię to liczyć, ponieważ jest tam dużo takich szybkich szarpnięć, i w tym rytmie, który jest później, to by się mogło jakoś pomylić. Także zacznijmy od przygrywki. Na chwytach G-dur, D-dur i A-dur. Zaczynamy od G-duru. I szarpiesz sobie bazową stronę, strunę szóstą. Później czwartą. Później drugą. A później pierwszą. Coś takiego wychodzi. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. Coś takiego wychodzi. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. To jest na G-dur. Później na D-dur tak samo, tylko szarpiesz czwarta, trzecia, druga, pierwsza. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa i trzy i cztery. Coś takiego wychodzi, czyli masz G-dur i D-dur po razie. I później, to jest bardzo ciężko wyjaśnić rytmicznie i tak naprawdę tą część musisz poczuć, żeby to dobrze zagrać. Grasz, najpierw to jest A4, coś takiego, dosyć, ten chwyt przypomina A-dur, tylko zmienia się jeden palec. Serdeczny palec, zamiast wcisnąć drugi próg drugiej struny, wciska trzeci próg drugiej struny, a pozostałe palce tak samo jak w A-dur. Jak widzisz, ten dźwięk się tutaj zmienia. I on tu, jak sobie posłuchasz tą piosenkę, to on tu właśnie jest, ten dźwięk. I grasz najpierw tak, raz, szarpiesz sobie struny piątą, czwartą, trzecią i drugą, te wszystkie na raz. Coś takiego. Później właśnie możesz podkreślić to, że już powracasz do zwykłego A-dur, czyli ten palec przesuwasz z powrotem na drugi próg. I potem znowu wszystkie te cztery struny możesz zagrać.
I musisz zrobić tak, to musi być takie, no właśnie, coś takiego. I ciężko to rytmicznie wyliczyć, jeżeli się tego nie czuje. I masz tą całą przygrywkę, G-dur, D-dur i A-dur. Jeszcze raz. Tak to mniej więcej leci. Na tych akordach, mniej więcej na tych dźwiękach, oczywiście z tym można się trochę pobawić, ponieważ jeżeli chcesz, żeby jakoś lepiej odwzorowywało to, co słyszysz w oryginale, to właśnie możesz się z tym pobawić, ale mniej więcej tak to leci. I później zaczynasz już zwrotkę słuchaj mała i tam będziemy sobie liczyć. Raz i dwa i trzy i cztery i... Raz i dwa i trzy i cztery. I taki rytm i mniej więcej takie tempo będzie też przez cały dalszy, przez całą dalszą część tego utworu. Także teraz dokładne szczegóły, jak to wszystko zagrać. Mamy pierwszy wers, słuchaj mała, i tam jest akord Hamol. I na każdej, jakby to mieć cyferce, czyli raz i dwa i trzy i cztery. Na każdej cyferce tylko szarpiesz sobie raz. I teraz, jak to dokładnie szarpać? Masz Hamol, bazową tu jest piąta, czyli szarpiesz raz i dwa. Później szarpiesz na przykład drugą i trzecią. Później możesz zrobić to samo. Drugi raz, tak jakby to powtórzyć. Czyli piąta, druga i trzecia. Piąta, druga i trzecia. Ale możesz też zagrać coś takiego, że masz piąta, druga i trzecia. Czwarta, druga i trzecia. Dwa i trzy i cztery. I coś takiego. Si, dwa i trzy i cztery. Tak to musi być mniej więcej zagrane. Także masz te cztery szarpnięcia, pełny takt na Hamol. Słuchaj mała. Tak to mniej więcej leci. Później masz drugi wers i akord A-dur. Dziś się czyim światem stałaś. I tak samo. Szarpiesz sobie piątą, drugą i trzecią. Piątą, drugą i trzecią. Raz i dwa i trzy i cztery i... Dziś się czyim światem stałaś. Mniej więcej tak to leci. I później zaczyna się tak, że na jednym takcie są zagrane dwa akordy, czyli masz raz i dwa i na jednym chwycie, a trzy i cztery i po dwa szarpnięcia po prostu na każdy z tych chwytów. I masz na początku akordy e-mol i h-mol. E-mol to jest bazowa szósta i też druga i trzecia. I na czyjejś, i potem Hamol, drodze jesteś. Tak to się gra. W Hamolu tak samo jak szarpaliśmy, czyli piąta, druga i trzecia. Mamy E-mol. Raz i dwa i trzy i cztery i... I później fizmol i fizmol już na pełnym takcie, czyli raz i dwa i trzy i cztery. Są tam cztery szarpnięcia. I trzy i cztery i... I cały ten wers brzmi mniej więcej tak. I na czyjejś drodze jesteś nowym Bogiem. Tak to mniej więcej leci. No i później mamy kolejny wers. I na pewno czyjąś rozproszyłaś ciemność. I tam znowu gramy pełny Hamol, czyli te cztery szarpnięcia. Si, dwa i trzy i cztery i. Później pełny A-dur. Raz i dwa i trzy i cztery i. Coś takiego i tam się śpiewa. I na pewno czyjąś rozproszyłaś ciemność. I później kolejny wers. Akordy G-dur, D-dur i A-dur. I masz na początku G-dur i D-dur po dwa szarpnięcia. A potem na A-dur 4. Takiego? A to nie takie łatwe być dla kogoś światłem. Właśnie masz to liczenie. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i. No i ostatni wers tej pierwszej zwrotki. Jednym i jedynym gdzieś po środku zimy. I tam masz taką samą sytuację jak przed chwilą, czyli dwa szarpnięcia na jednym chwycie, dwa szarpnięcia na drugim i cztery na ostatnim. Tylko że zamiast G-dur jest E-mol, czyli na początku E-mol, raz i dwa i D-dur, trzy i cztery i A-dur, raz i dwa i trzy i cztery i leci to tak. Jednym i jedynym gdzieś po środku zimy.
Okej. Okay. No i tą zwrotkę mamy. Teraz refren. Od razu przechodzisz potem do refrenu i masz w pierwszym wersie cztery akordy i każdy z nich szarpiesz po dwa razy, czyli raz i dwa i na e-moll, potem h-moll, trzy i cztery i a-dur, raz i dwa i h-moll, trzy i cztery i brzmi to tak. Teraz musisz, mała, unieść jeszcze więcej. Tak to leci mniej więcej. No i później kolejny wers. Czyje strzępy świata musisz wziąć na ręce. Tam masz e-moll, g-dur. Potem znowu zostajesz na g-dur. Szarpiesz raz i dwa i... A potem przechodzisz na a-dur. Pokażę ci, jak to teraz zagrać. E-moll, raz i dwa i g-dur, trzy i cztery. Zostajesz na g-dur, raz i dwa i a-dur, trzy i cztery. I tak to leci i śpiewasz. Czyjeś strzępy świata musisz wziąć na ręce. Tak to właśnie mniej więcej leci. No i później trzeci wers tego refrenu. Stała się dla kogoś szaro-złotą drogą. I tam masz akordy e-moll, h-moll, g-dur i a-dur. I znowu na każdym z tych akordów po dwa szarpnięcia. E-moll, raz i dwa i h-moll, trzy i cztery i g-dur, raz i dwa i a-dur, trzy i cztery i... Stała się dla kogoś szaro-złotą drogą. Ten właśnie trzeci wers tak leci. No i później, a to nie takie łatwe, być dla kogoś światłem. Jednym i jedynym w samym środku zimy. I te dwa ostatnie wersy, czwarty i piąty tego refrenu, masz właśnie na akordach e-moll, dwa szarpnięcia, d-dur, dwa szarpnięcia i a-dur, cztery szarpnięcia. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i... Tak się to gra i... A to nie takie łatwe być dla kogoś światłem. Jednym i jedynym w samym środku zimy. I tu przechodzisz do tej przykrywki co na początku. Jeszcze raz. I teraz możesz zagrać dalszą część biciem. I teraz ci pokażę, jak to mniej więcej zagrać tym biciem. Słuchaj, mała, musisz grać w to tak, jak grałaś. Cały czas być sobą, ważyć każde słowo. Myślę, że nie ma sensu więcej grać, ponieważ jest pewna zasada, którą sobie musisz wdrożyć i to też będzie ćwiczenie takie rytmiczne dla ciebie. Mieliśmy tam konkretne chwyty szarpaniem, na przykład były dwa szarpnięcia, raz i dwa, a później zmiana, trzy i cztery i... I gdy jest taka sytuacja, że są dwa akordy w tym jednym takcie, czyli raz i dwa i zmiana trzy i cztery i, to wtedy to bicie rozbijasz na dwa akordy. Tam jest takie bicie oczywiście, jak mieliśmy dotychczas, czyli w rytmie liczonym na cztery i uderzasz sobie zgodnie z tym schematem raz i dwa i trzy i cztery i dwa razy w dół, trzy razy w górę, dół, góra, dół, góra. Raz i dwa i trzy i cztery i. I teraz jak to zrobić? Na jednym akordzie, gdy masz raz i dwa i, uderzasz sobie dwa uderzenia w dół. Raz i dwa i, a na drugim dokańczasz, gdy masz trzy i cztery i, trzy uderzenia w górę. Dół, góra, dół, góra. Raz i dwa i trzy i cztery i. Tak to leci, jeżeli jest rozbite bicie, jeżeli jest... Na danym akordzie zagrane szarpanie cztery razy, czyli raz i dwa i trzy i cztery i. Tak jak mieliśmy w pierwszym wersie słuchaj mała, to tam jest pełne to bicie. Czyli uderzasz dół, dół, trzy razy w górę, dół, góra, dół, góra. Tutaj był a-dur też pełny, a potem było e-moll i h-moll. I znowu pełne fis-moll. Czyli właśnie jak widzisz, w niektórych akordach było rozbite bicie, w innych było pełne. No i tak się to gra właśnie. To już sobie dalej rozpisz według, że tak powiem, własnej znajomości tego utworu, którą ci przedstawiłem. Dla ciebie takie drobne zadanie. A w tym wideo poradniku już jest wszystko. Jeżeli się podobał, to łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i polub nas na Facebooku. Tekst świetami jest na stronie jakzagrać.pl. Link jest tam na dole w opisie. Tam sobie wszystko możesz pobrać w PDF-ie i wydrukować. Także bardzo wygodna sprawa. Jeżeli jesteś początkującym gitarzystą i masz problem na przykład z chwytaniem szybkim akordów, ze zmianą akordów, z uderzaniem prawą ręką, w ogóle z pracą prawej, lewej ręki,
ręki, to wejdź na gitaraodpodstaw.pl, bo przygotowałem kurs dla początkujących gitarzystów, a w nim właśnie takie porady dla początkujących. Wyjaśnię Ci od zera, jak się nauczyć w 30 dni nawet grać na gitarze. Bardzo dużo praktycznych ćwiczeń i ludzie go pozytywnie oceniają. Nie było złej opinii o tym kursie, także gitaraodpodstaw.pl, tam Cię odsyłam. Tymczasem trzymaj się, do zobaczenia. No i na razie. Hej.